Cześć, tu Borg. Retrogralnie dzisiaj Wam pokażę testy dwóch lamp LED, z których czasami korzystam. To jest Yong Nuo YN300R i YN300R2. Są to dwie lampy LEDowe, bardzo podobne do siebie, chińskiej firmy Yong Nuo Digital. Przychodzą one do nas w opakowaniu, które właściwie niewiele się różni między jedną a drugą wersją tych lampek. Jest to takie zwykłe pudełeczko. W tym pudełeczku znaleźć możemy same jednostki główne, można powiedzieć, czyli same lampy, które wyglądają bardzo do siebie podobnie, jeśli chodzi o przód, chociaż ta wersja druga, wersja RGB, czyli potrafiąca wyświetlać także kolorowe światło, jest trochę bardziej, jeśli chodzi o tutaj dyfuzor, przeźroczysta. W środku pudełka, niezależnie czy mamy tutaj lampę kolorową czy lampę białą, znajdziemy taki sam praktycznie zestaw akcesoriów. Po pierwsze mamy dołączoną metalową stopkę do aparatu, która pozwoli nam na podłączenie tej lampy tak naprawdę do każdego aparatu. Jest tutaj z wygodnym jeszcze dokręcaniem. Ta sama stopka umożliwia też zamocowanie tej lampy jednej i drugiej bezpośrednio na dowolnym statywie fotograficznym. Po drugie mamy taką oto małą nóżkę, którą możemy połączyć sobie bezpośrednio pod tą stopkę i dzięki temu używać tej lampy w takim trybie po prostu stojącym. Ona sobie normalnie, wygodnie stoi. Możemy jej po prostu używać bez żadnego statywu. Trzecia rzecz to taki oto uchwyt, który możemy przymocować, możemy wkręcić do naszej stopki i dzięki temu uchwytowi możemy albo lampę trzymać po prostu w ręce, co raczej nie jest chyba zbyt często stosowane, ale możemy tą lampę dzięki temu uchwytowi tak naprawdę nałożyć na dowolny statyw oświetleniowy i wygodnie też z niej korzystać, po prostu trzymając ją w ten sposób na statywie, niezależnie od tego, jaki mamy na tym statywie gwint, prawda? Może to być gwint większy od zwykłego gwintu fotograficznego, nie ma problemu, nakładamy sobie to na statyw i też to nam ślicznie działa. No i ostatnia rzecz, którą znajdziemy w obu tych pudełkach, w obu tych lampach, to pokrowiec na lampę. W tym pokrowcu mieści się lampa, ale powiem szczerze, niewiele więcej poza lampą się zmieści. Nawet jeśli chcemy tą lampę tutaj włożyć już ze stopką, no to już to nam się ledwo co mieści. Musimy to jakoś upychać. Tutaj widać, że chiński producent zaoszczędził dosłownie parę groszy na ciut większym woreczku. Ten większy woreczek by się na pewno nam przydał. Obie lampy można zasilać z akumulatorów Sony, które podpinamy tutaj z tyłu. Używanie tych akumulatorów jest oczywiście wygodne, jeśli chcemy z tymi lampami wyjść gdzieś w teren, ale ja i tak je używam w pomieszczeniach zamkniętych, wobec tego obydwie lampy zasilam z zewnętrznych zasilaczy prądu stałego, które możemy sobie tutaj wpiąć bez problemu do lampy, do lamp. Niestety te zasilacze nie są dołączane do zestawu, ale można je kupić za dosłownie 30 zł, więc nie jest to jakaś taka duża kwota pieniędzy, którą trzeba dodatkowo wydać na same lampy, a same lampy te kosztują około 200 i 300 zł. Oczywiście mniej za wersję pierwszą, więcej za wersję drugą. Teraz pokrótce kilka słów na temat funkcjonalności obu lamp, zaczynając od tej wersji YN300R, czyli od lampy, która świeci nam tylko kolorem białym, światłem po prostu białym. W lampie tej za białym dyfuzorem znajdziemy około 100 diod LED. Jest ich chyba dokładnie 96, ale tutaj głowy nie dam, nigdy nie liczyłem. Diody te potrafią świecić światłem o temperaturze 5500 kelwinów i 3200 kelwinów, co zaraz zademonstruję. Mamy tutaj dwa zestawy diod. Pierwszy świeci światłem zimnym, a drugi świeci światłem cieplejszym. Z tyłu możemy kontrolować moc naszego światła poprzez kilka przycisków. Pierwszy z przycisków jest to przycisk, który przełącza nam sterowanie jednym lub drugim kolorem diod. Tym pokrętłem zmieniamy moc świecenia
od 0 do 99. Możemy to robić co jeden lub przełączyć się na drugi tryb działania tego pokrętła i zmieniać sobie to świecenie co 10%. Także co jeden, co 10%. Oczywiście możemy przełączyć się na drugie diody i znowu co 10 i co 1. No jest to w miarę wygodne rozwiązanie. To samo pokrętło jest też włącznikiem i wyłącznikiem samej lampy. Jeszcze jest jeden przycisk, przycisk set. To jest dosyć wygodny przycisk, bo w momencie, w którym ustawimy sobie już światło na jakąś konkretną barwę i moc, to po naciśnięciu tego przycisku przez 2 sekundy to ustawienie się nam zapamiętuje. Teraz jeśli tylko sobie naciśniemy go raz, tutaj zmieni ustawienie, to szybciutko cała lampa przełączy nam się do tego pierwotnego ustawienia, które zostało zapamiętane dzięki przyciskowi set. To jest naprawdę wygodne rozwiązanie. Tył drugiej lampy wygląda bardzo podobnie. Tutaj też możemy umieścić sobie akumulator. Natomiast jest jedna bardzo duża różnica. To jest pilot bezprzewodowy. Pilot bezprzewodowy, który oczywiście możemy umieścić w samej lampie i on nam w tym momencie tutaj nie wypadnie, ale możemy też go używać zdalnie, nawet podobnie do 15 metrów, co jest mega, mega, mega wygodnym rozwiązaniem. Ale podłączmy go sobie tutaj. Możemy lampę oczywiście włączyć. Ona już mi się włączyła w jakimś ustawieniu, które miałem wcześniej. A teraz możemy dzięki pilotowi zmieniać ustawienia. Pilot działa tak naprawdę na 10 kanałach, także możemy sobie ustawić jeden z 10 kanałów, jeśli chcielibyśmy sterować jednym pilotem i wieloma lampami. Możemy lampę włączyć, wyłączyć z pilota oraz używać kolejnych następujących funkcji. Możemy przełączać sterowanie pomiędzy diodami 5500 kelwinów, 3200 kelwinów oraz diodami R, G i B. Jeśli chodzi o diody świecące kolorem bezbarwnym, to jest ich tutaj 108, natomiast diody RGB to dodatkowe diody, jest ich 100. Podobnie jak w pierwszej lampie możemy sterować diodami co do 1% i co do 10%, to jest co 1, to jest co 10. Sterujemy osobno diodami o temperaturze 5500 kelwinów, osobno o temperaturze 3200 kelwinów. No i osobno możemy sterować też diodami RGB, odpowiednio nadając kolor, barwę naszemu światłu. Możemy oczywiście miksować sobie kolorki. No bardzo fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o ilość światła, jakie dają te lampy, to ta lampa w wersji pierwszej daje nam około 2000 lumenów. Wersja druga, diody białe dają nam około 2600 lumenów, a diody kolorowe około 1200 lumenów. W samym pilocie możemy jeszcze użyć jednej ciekawej funkcji. To jest tutaj to kółko. To kółko pozwala nam na zmianę koloru działania lampy oraz przełączania się pomiędzy działaniem lampy w trybie kolorowym i w trybie jasnym. Wówczas jedną stroną sterujemy ilością światła 3300 kelwinów, drugą stroną pilota sterujemy ilością światła 5500 kelwinów. Ten pilot jest naprawdę mega świetnym rozwiązaniem i on naprawdę bardzo ułatwia używanie tych lamp. Oprócz tego, że tym pilotem możemy sterować generalnie kolorem i jasnością diod, możemy też dzięki niemu ustawić tą lampę jeden z 10 trybów specjalnych działania. Tryby te zaprezentuję za chwilkę, zresztą jak generalnie to, jak obie te lampy świecą. To jest oświetlenie, które pochodzi z mojej referencyjnej żarówki 85 W z zamontowaną białą parasolką dyfuzyjną, odległość w tą stronę około 2 metrów. Teraz zobaczmy, jak się będzie prezentowało to samo światło z pierwszej lampy z YN300R. To jest 3200 kelwinów, 50% mocy lampy. To jest 3200 kelwinów, 100% mocy lampy. 5500 kelwinów na połowie mocy lampy. 5500 kelwinów na 100% mocy lampy. Oba zestawy diod, oba ustawione na 50% mocy lampy. No i lampa rozkręcona na maksa.
Nie ukrywam, że dla lampy drugiej, dla lampy, która jest sterowana bezprzewodowo, będzie mi znacznie wygodniej sterować tym testem, sterować tą lampą. Teraz rozkręcam diody 3200 kelwinów do połowy mocy i to jest połowa mocy tej lampy. A teraz rozkręcam te diody na maksa. To jest 100% mocy tej lampy dla tych diod. Wydaje mi się, że jest tutaj znacznie jaśniej niż przy lampie pierwszej. Wyłączmy diody 3200, zajmijmy się diodami 5500 kelwinów. I jesteśmy na połowie mocy. I jesteśmy na 100% mocy. Teraz połączmy obydwa zestawy diod. Ustawmy jeden na 50 i drugi również na 50. Teraz lampa świeci na obydwu diodach 50%. Chyba ok. No i teraz pójdźmy na całość. 100% oświetlenie, jakie możemy uzyskać z tej lampy z YN300 Air 2. No jest już całkiem jasno. Oczywiście ta lampa ma tryby RGB. To jest tryb maksymalnego oświetlenia kolorem zielonym. To jest tryb maksymalnego oświetlenia kolorem niebieskim. I oczywiście trzeci kolor, kolor czerwony. Na tym pilocie możemy również dzięki temu kolorowemu kółku ustawić tak naprawdę na oko dowolny kolor. Przełączymy się na tryb RGB. I teraz możemy sobie płynnie zmieniać kolor. Jest to bardzo wygodne, nie da się ukryć, ten pilot jest naprawdę świetne rozwiązanie. Ostatnia rzecz, która jest fajna w tej lampie, te wbudowane tryby działania. Tryb zerowy, który ma emulować nam burzę. Tryb pierwszy, który podobnież udaje światło z telewizora. Tryb drugi, który ma udawać światło pochodzące na przykład ze świeczki. Tryb trzeci to wschodzące słońce albo zachodzące słońce. Trudno w sumie powiedzieć. Tryb czwarty to sztuczne ognie. Tryb piąty to szybka zmiana między kolorami R, G i B. I od razu Wam pokażę tryb szósty, czyli powolną zmianę między kolorami R, G i B. Naprawdę jest to powolna zmiana. Ostatnie trzy tryby to światła samochodów policyjnych. Pierwsze, drugie i trzecie. Na końcu jeszcze może oświetlenie ze znacznie bliższej odległości. To jest 100% działania lampy, to jest 50% działania lampy, 50% mocy działania samych diod 3200 kelwinów i wzrost do 100%. 50% mocy diod 5500 kelwinów i wzrost do 100%. No i na samym końcu wschód słońca nad retrogranią. Ja lampy te używam generalnie jako lampy służące mi do streamowania. Dzięki swojej kompaktowości świetnie mieszczą mi się po prostu w małym pokoju, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by używać je także jako po prostu lampy filmowe. No ale o tym już musicie zdecydować sami po tym, co widzieliście na prezentacji tego, jak one świecą. To wszystko w dniu dzisiejszym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.